Cześć Mroczna Armio, witam was w kolejnym odcinku, który zestawiał będzie ponownie tajemnicze i nawiedzone miejsca na mapie Polski. Ostatnie materiały pokazują, że lubicie takie zestawienia i chętnie je oglądacie, więc niewykluczone, że będzie się ich pojawiać więcej. A mogę wam obiecać, że na pewno będą pojawiały się w tych zestawieniach miejsca, o których mogliście w ogóle nie słyszeć. Zachęcam nowych widzów do pozostawienia suba, bo oprócz tego, że o takich miejscach mówimy, to również je odwiedzamy i badamy pod kątem występowania zjawisk paranormalnych. Lecimy z materiałem. Nawiedzony sierociniec w Pławnej. Zestawienie zaczniemy od miejsca, które, gdy zobaczyłem je po raz pierwszy na zdjęciach, od razu przykuło moją uwagę. Wiecie dlaczego? Bo w jakimś stopniu przypomniało mi o domu na Podlasiu. A przede wszystkim, widząc ten trzypiętrowy budynek pokryty drewnianymi belkami, na myśl przyszły mi obrazy z najstraszniejszych horrorów. Ten budynek ma coś w sobie, co pobudza wyobraźnię. Miejscowość Pławna, położona niedaleko Tarnowa. W 1920 roku wybudowano tam dom dziecka, który należał do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcjonował on do 1975 roku. W czasie II wojny światowej rezydowali tam Niemcy. Na co dzień przebywało w nim około 60 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzież do czasu usamodzielnienia. Teraz jest on ponurym i opuszczonym budynkiem. O miejscu tym krążą różne opowieści. Rzekomo nocami słychać tam płacz dzieci, które kiedyś były jego wychowankami. Ale czy któreś z nich umarło w tej placówce? Nie ma na ten temat żadnej informacji, więc skąd miałyby znajdować się tam duchy dzieci? Trzeba się będzie o tym przekonać na własnej skórze. Nawiedzona cerkiew w Starych Olszycach. Murowana cerkiew grecko-katolicka wzniesiona w 1913 roku w Starych Olszycach. Wewnątrz, mimo że po wojnie cerkiew nie była użytkowana, zachowała się bogata polichromia figuralno-ornamentalna. Między innymi wewnątrz kopuły. Budowla ta umieszczona została na liście obiektów wymagających szybkich działań remontowych. Nie rozpoczęto tam jednak jeszcze żadnych prac. Informacje na temat nawiedzenia tego miejsca są w internecie szczątkowe. Ktoś coś słyszał, dzwony biły, ale nie do końca wiadomo w jakim kościele, a bardziej cerkwi. Potwierdzeniem tych opowieści może być nocna eksploracja tego miejsca i nocowanie w nim przez żądnego przygód, który na swoim materiale prawdopodobnie odwiedził to miejsce. Jak relacjonował, czuł się tam nieswojo i dawno już nie odczuwał takiego zdenerwowania na nocnej eksploracji. Nawiedzony dom w Błażejowicach. Nawiedzony dom w Błażejowicach jest od jakiegoś czasu na naszej liście miejsc do odwiedzenia i zbadania. Sam opuszczony budynek jest bardzo tajemniczy, a przeznaczenie, jakie spełniał w przeszłości, nie jest do końca sprecyzowane. Jedni mówią o dworze, który istniał w tym miejscu do 1945 roku. Jednak w wyniku zaciekłych walk został całkowicie zniszczony, a na jego fundamentach powstał obecny budynek z rzekomym przeznaczeniem dla pracowników pobliskiego PGR. Kolejna hipoteza mówi o tym, że to willa dawnego zarządcy majątku w Błażejowicach, co jest bardziej prawdopodobne. Bardziej ciekawe jest jednak to, co udało się zarejestrować w tym miejscu grupie SRC Urbex jakiś czas temu. Zjawiska paranormalne, jakie się tam uaktywniły, jasno pokazują, że mogli mieć do czynienia z czymś więcej niż zwykłym duchem. Zostawcie po sobie komentarz, jeśli chcecie projekt z tego nawiedzonego domu. Nawiedzony dom w Grajewie. Jeden z bardziej znanych nawiedzonych domów nie tylko w województwie podlaskim, ale i w całej Polsce. Od lat tajemniczy i niezbadany. I podobno niezwykle nawiedzony. A mrocznych legend jest wiele. Jedni mówią, że najprawdopodobniej straszy dlatego, że na miejscu tego domu stała kiedyś kapliczka, którą zburzono, żeby wybudować dom. Od tamtej pory dochodzić ma do dziwnych zjawisk. Mówi się również, że dom wybudowany jest na starym cmentarzu, gdzie niegdyś ludzi chowano po prostu na podwórku. Pochowany ma być tam również ksiądz.
Kilku internautów twierdzi, że mieszkało kiedyś w tym domu i potwierdzają występujące w nim zjawiska. Przypadkowi eksploratorzy uciekali stamtąd w popłochu, przerażeni głośnymi odgłosami dobiegającymi ze strychu. Podobno dawny właściciel umarł i nigdy nie dokończył budowy. Była tam też ekipa TVN-u, ale z jakichś powodów nie zdecydowała się na nagranie materiału. Dlaczego? Czy te pogłoski są prawdziwe? Albo chociaż część z nich? Być może niedługo będzie nam dane się o tym przekonać. Nawiedzona kamienica w Bydgoszczy. Kilka miejsc w Bydgoszczy już odwiedziliśmy i to wcale nie tak dawno. Oprócz nawiedzonej willi na ulicy Witebskiej pojawią się jeszcze materiały z trzech miejsc z okolicy Bydgoszczy. Po materiale z willi odezwała się do nas jedna z widzek z informacją, że w Bydgoszczy znajduje się jeszcze jedno, potencjalnie nawiedzone miejsce. Opuszczona od lat kamienica, w której sama mieszkała i w której w latach młodości dochodziło do niewytłumaczalnych zjawisk. Jak to określiła, kiedyś działy się w niej dziwne rzeczy, a dzisiaj kamienica pozostaje opuszczona. Mamy namiary na to miejsce i wstępny rekonesans zrobić ma dla nas Jacek z kanału Pasja Eksploracja. Dzielnicę kojarzy i był nawet na eksploracji w innym miejscu, znajdującym się niedaleko. Zobaczymy więc, czy miejsce jest dostępne i godne zbadania. Nawiedzony dom w Będzinie. Jeszcze jeden z bardziej rozpoznawalnych nawiedzonych domów w Polsce. Natomiast nikt nigdy nie przekonał się tak naprawdę, jak jest w środku. Jednorodzinny, parterowy dom, znajdujący się przy ulicy Małobłońskiej, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Oplatają go jednak miejskie legendy, według których jest on miejscem przepaskudnie nawiedzonym, opanowanym przez nadnaturalne zjawiska. Mowa nawet o aktywności poltergeista, hałaśliwego ducha, który związany jest z latającymi we wnętrzu sprzętami i meblami. Budynek od lat jest własnością prywatną i wydaje mi się, że pilnie strzeżoną. Choć czy tak naprawdę ktoś w nim mieszka? Z zewnątrz wszystko wygląda jednak bardzo zwyczajnie, chociaż znajdą się i tacy, którzy słyszeli podobno tukące się po nocach naczynia kuchenne. Co bardziej intrygujące, budynek nie jest widoczny na mapach Google. Miejsce, w którym się znajduje, jest zablurowane i z żadnej strony nie można go dostrzec. Czy związane jest to z prywatną interwencją właścicieli do Google, którzy nękani byli dziwnymi wizytami? Dlaczego dom nie jest widoczny na mapach? Czy wciąż jest zamieszkały? Czy historie o nawiedzeniu mają rację bytu? Był tam niedawno jeden z naszych widzów, który wysłał nam relację z tego miejsca. Zauważył, że dom został przemalowany i odświeżony, ale nie dostrzegł żadnej obecności w ciągu dnia. Ciekawe, czy ktoś tam dalej mieszka. Nawiedzony dom w Sosnowcu. Zestawienie zamyka kolejny dom cieszący się złą sławą, który znajduje się w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze, na samym końcu ulicy Kamiennej. Dom wybudowano z kamienia wapiennego. Od wielu lat stał w zarośniętym sadzie, opierającym się od południowej strony o skarpę dawnego kamieniołomu. Podobno nocami słychać tam jęki i cichy płacz. Według relacji okolicznych mieszkańców dom od dawna stał pusty i popadał w ruinę z innego całkiem powodu. Właściciel wyjechał bowiem za granicę i zupełnie nie na rękę stało mu się doglądanie takiego starocia jak domek przy ulicy Kamiennej w Sosnowcu. Z niedawnego researchu podczas transmisji live dowiedzieliśmy się, że dom jest aktualnie remontowany albo już został wykończony. Skąd więc informacji i pogłoski na temat nawiedzenia? Czy właściciel obiektu potwierdzi te rewelacje? Niemniej jednak ulica Kamienna w Sosnowcu warta jest odwiedzenia. Znajduje się na niej kilka starych budowli z kamienia, reliktów z czasów, gdy Zagórze było małą wsią. Jak sami widzicie, Polska to kraj wielu obiektów owianych mrocznymi legendami i złą sławą. Niektóre z nich od lat pozostają opuszczone i popadają w ruinę. Niektóre z nich otrzymują drugie życie. Pytanie, czy te, które są remontowane i odnawiane, kiedykolwiek tak naprawdę były nawiedzane przez duchy? Fajnie by się było kiedyś o tym przekonać. Tymczasem będziemy wdzięczni, jeśli zostawicie suba, lajka i komentarz, a na pewno pojawiać się będzie więcej takich zestawień. A my
Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.